Wyprawa w nieznane. Pyszny jest ten sernik. I do tego dobrze, że kupiłeś go dużo. Obiecałem ci nagrodę za zaskoczenie mnie historią. To jest i sernik. A ja na zakończenie poprzedniego odcinka obiecałem, że wyjaśnimy sprawę Dionizego Czachowskiego. A dokładnie sporu, czy był on generałem. Tylko gdzie osadzimy naszą opowieść? Nad Wisłą. Ale najpierw w tej samej okolicy wojska Mieszka I pokonają rycerzy Chodona. A w tle pojawi się tajemnicza śmierć od zaczadzenia. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Uwaga, aktorstwo! Przenosicie się na plan filmu Gniazdo, który był nagrywany między innymi obok miejscowości Słupia Nadbrzeżna. Uwaga, nagranie. Ach, moja robota jest prosta. Jestem wojem w drużynie Mieszka I. Konno jeżdżę, więc problemu nie ma. A u mnie z tym gorzej. Słabo jeżdżę. Ty to jesteś w niemieckich wojskach Chodona. Ty trenuj spadanie z konia, bo wam w bitwie nastukamy bączków. No cóż, takie są początki państwa polskiego. A propos, popatrzcie. Akcja filmu rozgrywa się nad Odrą, a my zdjęcia nagrywamy nad Bałtykiem, na Żuławach i w Słupi Nadbrzeżnej nad Wisłą. I kto by pomyślał, że wiślane skarpy okolic Słupi w scenach bitwy pod Cedynią skutecznie udawały brzegi Odry z 972 roku. A dla mnie to nie ma znaczenia, gdzie nagrywamy. Ja jestem wiedźma. Urok to potrafię rzucić w każdym miejscu. Choć tu muszę przyznać, że ładnie jest. Te górki i wąwozy są urocze, ale na lato. W naszych okolicznościach to okolica raczej ponura. Szarobura i straszna. Słyszałem, że po śmierci Mieczysława Stora wszystkie sceny z jego udziałem zostały wycofane i będą nagrywane z innym aktorem. Na co się dziwisz? Co zrobić, jak aktor umiera na planie filmowym? Nie, tylko to dziwne to wszystko. Oficjalnie podali, że przyczyną śmierci aktora było zaczadzenie, a ludzie różnie mówią. Jedni opowiadają, że udusił się spalinami z niewyłączonego silnika samochodowego, drudzy, że zasnął z papierosem, od którego zapaliła się kołdra. To jeszcze lepszy cyrk to był na cmentarzu. Mówił mi jeden z asystentów reżysera. No to opowiadaj. Wiecie, że aktor został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach? No, z pompą. Było ostatnie pożegnanie. Rodzina, pełno ludzi. Znany był z różnych ról w filmach. Krzyżacy, Stawka większa niż życie, Cztery pancerni i pies i masa innych. No i co? Wszyscy ludzie przychodzą nad grób i ze zdziwieniem widzą tablicę z błędnymi datami. Jako datę urodzin podano 5 października 1929, podczas gdy aktor urodził się we wrześniu. Również wyryty miesiąc śmierci jest niezgodny z prawdą. Na tablicy było, że zmarł w listopadzie, a wszyscy wiemy, że było to 5 października 1973. Tak, październik już, zimno. A mówią, że właśnie teraz mamy nagrywać sceny, jak przez rzekę przechodzimy. A to przechodźcie sobie. Ja tam w wąwozie mam czekać, aż przyjdziecie. I pamiętaj, że omłoty dostajecie. A dla mnie obojętne, czy ciepło, czy zimno. Urok tak samo się rzuca. Dziękuję. Za chwilę kolejne nagranie. Fajna opowieść, jak tak można o śmierci powiedzieć. Niewiele osób o tym pamięta, więc pomyślałem, że warto przypomnieć. Ale chyba też o miejscowości coś trzeba opowiedzieć. Słupia Nadbrzeżna, a dawniej wieś Słup, znajduje się w dawnej gminie Julianów, a dziś to teren gminy Targów. Ale ułatwiłeś. Nic z tego nie rozumiem. Słupia Nadbrzeżna, miejscowość położona na Wiślanej Skarpie, w średniowieczu nosiła nazwę Słup i stanowiła punkt graniczny ziem należących do szlachty herbu Janina. Przynajmniej jeden problem rozwiązany. A co z tymi gminami? W 1867 roku, w związku z reformą administracyjną Królestwa Polskiego, utworzono gminę zbiorową Ruda Kościelna. To właśnie w jej składzie była Słupia Nadbrzeżna. A od roku 1870 także Gliniany, o których ostatnio opowiadaliśmy. No tak, miejscowość utraciła wtedy prawa miejskie. Gmina miała potem siedzibę w Julianowie, a wreszcie w Wólce Lipowej. Przyszła jednak kolejna reforma w 1954 roku i gminę w ogóle zlikwidowano.
a miejscowości włączono głównie w skład gminy Tarłów. No tak, teraz to jakoś brzmi logicznie. A przy okazji dobrnąłeś do Tarłowa, czyli rozumiem, że wyjaśnimy losy jednego z najznamienitszych dowódców powstania styczniowego. Tak, to dobry moment. Ale nie musimy się przenosić do Tarłowa, bowiem Dionizy Czachowski odwiedził też Słupię Nadbrzeżną. Wszyscy pędzą do tej Słupi, tylko ja tam nie byłem. I teraz też nie pojedziesz. Najpierw wysyłamy tam naszą wycieczkę. A dopiero na końcu ty. Szanowne aktorstwo, na wycieczkę się udaje, a w zasadzie już jest na miejscu. To wysoka góra, więc liczę na podziękowania, że nie musieliście sapać przy wchodzeniu. Ostatnim razem, panie przewodniku, też byliśmy na górce i podziwialiśmy krajobrazy. I obiecał pan dokończyć nam opowieść o Czachowskim. Dlatego tutaj jesteśmy. Przepraszam, bo pan przewodnik to chory przypadkiem nie jest? Nie. A dlaczego? Bo się pan o kanapki nie dopytujesz. Bardzo zabawne. Ada zwróciła mi uwagę, że to nieładnie państwa obiadać. A no proszę, jaka to jest mądra kobieta. Aż dziw, że chce się z panem spotykać. Krzysztof, no hamuj troszkę swoje słowa. Panie przewodniku, nasza umowa była taka. Pan ciekawie opowiadasz o historii, a my panu dajemy kanapki. W przemysłowych ilościach. To dobrze, pani Ewelino, bardzo dobrze, bo śniadania nie jadłem i kiszki marszami grają jak na wojskowej defiladzie. To jeszcze jedno pytanie. Dlaczego pan do sklepu w domu nie poszedł i śniadania nie zjadł? Wolałbym, panie Krzysztofie, nie odpowiadać. Nie krępuj się, pan. No proszę mówić. No, w łóżku z Adelaidą leżeliśmy i... O kurczę! No to... Opowiadaj pan o tej historii Czachowskiego i kanapkę pan jedz, bo to siły regenerować trzeba. Panie przewodniku, ja pana nie znałam z tej strony. Krzysztof, herbatki podaj panu przewodnikowi. Dziękuję i przepraszam za zamieszanie. Krzysztof, widzisz, można miło spędzać poranki? No tylko ciekawy jestem, kto bułki na kanapki kupi. Wróćmy może do naszych ciekawostek. A to bezpieczniejszy temat, zgadza się. Jesteśmy na Brzozowej Górze. To 186 metrów nad poziomem morza. Jak państwo zauważyliście, doszliśmy tu ścieżką prowadzącą ze Słupi Nadbrzeżnej. No i trzeba przyznać, że podejście jest strome, a po deszczu to warto zachować sporo ostrożności. Ja tylko zwracam uwagę na wspaniały widok na Wisłę. Widać nawet miejscowości na wschodnim brzegu. Dokładnie na wprost nas jest wioska Świeciechów i widać dachy dwóch kościołów rzymskokatolickiego oraz polsko-katolickiego. Bardzo dobrze, panie Krzysztofie. Wy mi nie opowiadajcie o krajobrazach i Lubelszczyźnie, czy o tamtejszych kościołach, ale o Czachowskim. To związane jest z miejscowym kościółkiem. No to dlaczego nie opowiadacie? A co ciebie dzisiaj ugryzło? Domyśl się. Pierwszy modrzewowy kościół pod wezwaniem świętej Barbary powstał w tej miejscowości w 1326 roku. Stał obok dzisiejszego cmentarza. Ten, który widać teraz, ufundował ówczesny dziedzic Słupi, Alojzy Leszczyński. Został on uroczyście poświęcony 1 lipca 1842, a już 20 lat później odbyła się tu ciekawa uroczystość. No wreszcie dopłynąłeś pan do brzegu? 3 czerwca 1863 roku w Wigilię Bożego Ciała stanął tu oddział powstańczy Dionizego Czachowskiego, a Antoni Drążkiewicz jako adiutant i kronikarz oddziału zarazem opisał to tak. W kościele doręczono Czachowskiemu nominację rządu narodowego na generała i znak do tego stopnia szarfę przez piersi noszono. No i w czym problem? Problem w tym, że adiutant pomylił ogłoszenie nominacji naczelnika województwa sandomierskiego z nominacją generalską. Ja na usprawiedliwienie powiem, że żołnierze z oddziału i ludność tytułowała często Czachowskiego właśnie generałem. Ale to zwyczajowo, bo jak wiem, to stopnia tego on chyba nigdy nie otrzymał. Zgadza się. Zresztą z tą nominacją na naczelnika to też było. Gdy po bitwie pod Grochowiskami oddział Langiewicza poszedł w rozsypkę, to tylko Czachowski ze swoimi ludźmi kontynuował walkę na terenie województwa sandomierskiego. Przerwę panu, bo w kwietniu dotarł do niego wysłannik rządu i przywiózł mu formalną nominację na pułkownika, bo dotąd to stopień miał tylko od Langiewicza. Tak trochę, no, nieformalnie. Słuszna uwaga. Ten przedstawiciel rządu wypisał też odręczną nominację na naczelnika, ale aby formalności stało się zadość, dopiero tu doręczono oficjalny dokument. A na pamiątkę tego w kościele jest specjalna tablica. No pięknie, panowie.
Obaj przygotowaliście się na piątkę z plusem. Jakie plany macie na resztę wycieczki? Leżeć i byczeć się. No tak, jasne. To ja idę popływać w Wiśle. Ewelina, tylko uważaj na siebie. Uff, przebrnęliśmy przez zawiłą historię, ale głoszenie prawdy tego wymagało. Miejmy nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie pytania dotyczące Czachowskiego i samej Słupi. To może i my pobyczymy się teraz. Jeszcze jedna informacja. Zostawiłeś na zakończenie jakiś smakowity kąsek? W czasie II wojny światowej w tym samym kościele żołnierze AK składali przysięgę, którą bardzo często odbierał Antoni Krupa, pseudonim Witold, jedna z ważniejszych postaci konspiracji na tym terenie. Ten fakt jest także opisany na tablicy w kościele. Na jednej części jest o Czachowskim, a na drugiej o AK. Jak to często bywa, Armia Krajowa szła ku niepodległości szlakiem powstania styczniowego. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.